No to zaczynamy kolejną budowę vana. Muszę wam się przyznać, że popełniłem ostatnio dosyć duży błąd. Zapomniałem nałożyć podkładu na panele, które montowałem na dachu Ducato. Odkręciłem śrubkę i teraz zobaczycie, jak zdejmę śrubkę. Zobaczcie, jak to mocno było przyklejone. W żaden sposób. Po prostu te panele były w powietrzu. Przez ostatni nie wiem ile miesięcy jeździliśmy z panelami nieprzyklejonymi. Po prostu. Usuwam to dziadostwo. No nic, daję wam znać, żebyście po prostu uważali, jeżeli kleiliście panele na Sikaflexie, to sprawdźcie, czy te panele jeszcze tam są. I tak samo zapomniałem nałożyć podkładu na okno dachowe, które montowałem tutaj, zanim jeszcze pojechało do lakiernika. Po prostu nałożyłem tylko Sikaflex na te ramki, nałożyłem Sikaflex, wszystko elegancko, przyłożyłem, przywierciłem i parę dni później poszedłem do warsztatu. I szlifowaliśmy na dachu, to zobaczyłem, że są już szczeliny, poruszałem trochę to okno i no po prostu wyszło całe. W ogóle po prostu klej nie chwycił się do tego plastiku, więc teraz myję to okno i nałożę Sikaflex ten podkład. Żeby po prostu ten klej miał się czego chwycić. Więc gdybyście w przyszłości coś montowali plastikowego na Sikaflexie, to pamiętajcie, że musi być podkład, bo inaczej to nie ma sensu. Zmarnowana robota, zmarnowane pieniądze tylko na ten klej. Okno dachowe już mam zamontowane, przyklejone, teraz schnie. Oprócz tego jeszcze dzisiaj dokleiliśmy rano takie specjalne wzmocnienia, które sprawią, że ten dach nie będzie się zaginał. Bo jak wychodziłem na dach, to tam po prostu nie było słupka takiego wzmacniającego w ostatni ten metr dachu. I jak się wchodziło na dach, to po prostu ta blacha się uginała. I zauważyłem przy poprzednim montażu tego okna, że to mogło też spowodować to odklejenie tego okna, bo po prostu ta blacha była góra-dół. I po prostu się okno odkleiło, dlatego też zrobiliśmy takie specjalne trzy belki wzmacniające. One są na specjalnej masie utwardzającej i są jeszcze przynitowane do karoserii samochodu, więc tamten w zasadzie fragment mam zrobiony. Tutaj schnie mi przyklejona ramka, którą przykleiłem na Sikaflexie. Do tej ramki później będzie przyklejone okno, no ale dopóki to nie wyschnie, to jeszcze tego nie mogę zrobić, więc żeby nie marnować czasu i tego, że jest 20 stopni, wyjątkowo ciepło, to też uzupełnię braki, które są w ociepleniu, w izolacji, bo niektóre miejsca musieliśmy zedrzeć ocieplenie, żeby móc wymienić tam te zgnite elementy blachy. To wszystko to jest nowa blacha, więc no to po prostu trzeba tam teraz odizolować. Znalazłem taką resztkę maty butylowej, wygłuszającej, więc tam też to po prostu nakleję. I tu koło okna, no już nie będę zrywał reszty, bo po prostu to byłoby marnowanie materiału, więc nie będę wszystkiego oklejał matą butylową, też nie mam jej tak zbyt wiele. Zrobię tyle, ile mogę, tam gdzie odstaję, tam gdzie widać blachę, to po prostu przykleję blachę, bo zauważyłem, że to jest różnica. No jest po prostu wygłuszony ten samochód, jeżeli jest oklejony matą butylową. A matę mam jeszcze od Bitmatu, została mi mata, bo Bitmat był partnerem naszej budowy poprzedniego vana, więc trochę tych materiałów mi zostało. Niewiele, ale wszystko zużyję tutaj. Wcisnę to wszystko na maksa. Doklejmy. Gotowe. Oklejone. Teraz druga warstwa, mata kauczukowa.
w te wnęki. Najpierw nakleję matę butulową, potem matę kauczukową, ale jeszcze mam 6 cm spokojnie miejsca do ściany, więc żeby tam się nie nagrzewało, po prostu dodatkowo jeszcze włożę taki styrodur, 3 cm płytę styroduru, potnę na piance montażowej, to po prostu przykleję i wypełnię w ten sposób całe te wnęki tu. No i potem już będzie można kontynuować z kablami, no a potem Alufox i no i dalej. Dzisiaj mamy drugi dzień remontu. Mam już przygotowaną całą listę. Zaczynam od klejenia styroduru, od klejenia okna. Później wskakuję na dach i będę montował panel fotowoltaiczny. Cisnę naprawdę, że chcę to robić bardzo szybko, bo jest ładna pogoda. Po ostatni ponad miesiąc, albo nawet więcej, non stop padał deszcz i było okropnie mokro, deszczowo, ponuro i depresyjnie. I teraz akurat wtedy, kiedy odebrałem LTK, wyszło słońce, więc nie marnuję czasu, tylko po prostu cisnę ile się da, żeby zrobić, bo obawiam się, że ten deszcz niedługo wróci, a może nawet śnieg. Jestem teraz pod łóżkiem, wkładam te płyty styroduru do tych wnęk i zobaczyłem, że wczoraj odrywałem tutaj jeden kawałek takiej pianki kauczukowej, ale ja 3 lata temu używałem takiej pianki kauczukowej, tylko że bez kleju, bez tej warstwy klejącej i kleiłem po prostu sam, nakładałem klej na tą piankę i to przyklejałem i to było nierówno i w wielu miejscach po prostu było powietrze pod spodem, no i nie kleiło, więc też niespecjalnie to spełniało swoją funkcję, więc jakbyście kiedykolwiek kupowali takie pianki gumowe lub kauczukowe, to one muszą być z warstwą kleju, bo ona wtedy przylega bezpośrednio pod oblachy, no i działa, spełnia swoją funkcję. I jeszcze taka ciekawostka, tu mam, zostawiłem ten kawałeczek blachy i dotykam go, że jest mocne słońce, więc on jest fez nagrzany, bardzo gorąco, długo się nie da też wytrzymać, żeby to dotykać. Na tej piance już u mnie mniej, prawie w ogóle nie czuć ciepła, a przez styrodur też w ogóle. Jest takie no delikatnie rozgrzane, ale jeszcze będzie jeden styrodur tutaj, bo będzie 6 cm styroduru. No to teraz to ten bus będzie przygotowany na Afrykę chyba. Od razu po prostu pojedziemy do Afryki, bo będzie tak dobrze wyizolowany. Więc pamiętajcie, to na kleju i grubo izolacji, żeby potem nie trzeba było grzać, ani specjalnie chłodzić. Pozostawiam teraz to do wyschnięcia, tamte płyty sobie tam schną. Wyciągnąłem w międzyczasie fotele, jeden fotel dokupiłem niedawno, 400 zł, podstawą pasażera fotel, ale jest strasznie obdrapany, jest w ogóle zniszczony. Ten nasz fotel z LTK oryginalny też jest stary i zniszczony, więc wysyłam Kasię do tapicera. Kasia zabiera ze sobą próbki kolorów, tak będą wyglądały nasze meble. To będzie góra, ta jaśniejsza, a ten taki śliwkowo-brązowy kolor to będą meble na dole. I jedzie do Andrychowa, do naszego sprawdzonego tapicera, tego, który zrobił takie piękne meble do Ducato. A ja z kluczka wskakuję na... Aha, tutaj będę kleił okno. Okno, jak widzicie, jest już zamontowane. Bardzo sprawna, szybka akcja, nie trzeba było nic specjalnie robić. Klej, śrubki, wkręty, 15 minut robiona robota. Teraz pójdę na dach i zrobię panel fotowoltaiczny. Jeszcze nie do końca wiem, jak go zamontować, bo są różne szkoły, jedni mam na dachu bezpośrednio, jedni na profilach aluminiowych, na kątownikach, na takich końcówkach wklejonych, takich specjalnych plastikowych. Mnóstwo jest opcji. Jeżeli kleiliście, dajcie znać, jaki wy macie patent, bo może to się da usprawnić w przyszłości. Bo ja całkiem niedawno od Marcina z ABM Camper Service, tego od lodówek, dowiedziałem się, że można całkowicie inaczej montować i tak mamy w Ducato zamontowane na takich kątownikach przyklejonych i zrobionych przykręconych nito wkrętkami. I możliwe, że teraz też tak to zrobię, ale mam już zrobione dziury po poprzednim panelu, a ten nowy ma inny rozmiar, więc muszę to po prostu teraz trochę pokombinować, ale wydaje mi się, że się uda.
4 takie profile przymocowałem do dachu, przymocowałem do tego panel fotowoltaiczny i taka konstrukcja na nitowkrętkach i dodatkowo na kleju Sikaflex wydaje mi się nie do zerwania, chyba że musielibyśmy coś po prostu przywalić, to wtedy może odpadnie przy normalnych warunkach podczas jazdy, no jest to nie do ruszenia. Mamy kolejny dzień, już troszeczkę tutaj się działo wieczorem, ale to nie filmowałem. Wniosłem meble, brodzik i baterie, żeby mniej więcej zobaczyć, rozplanować jak to będzie. Jeżeli niestety nie mam projektu, cały projekt rodzi się w mojej głowie, ale pokażę wam co się tutaj wydarzyło. Dokładnie ociepliłem tamten dół. Wszystkie wnęki dostały po dodatkowe 3 cm styrodulu, czyli teraz jest naprawdę fest grubo. I tak samo poszła 2-centymetrowa jeszcze pianka na sufit i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo nagrzany dzień, słoneczny. I jak dotykam tutaj blachy, to jest bardzo gorąca, bardzo. Tutaj jest taka lekko ciepła, natomiast tu w miejscu, gdzie raczej jest panel na górze, a dwa to ocieplenie, no to po prostu jest zimno. Więc z tej strony troszeczkę jest nagrzane, ale tak dosłownie bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Także jednak te pianki się spisują, no tu metalowa część jest ciepła. O, szkoda, tego nie możecie poczuć, ale jest ogromna różnica. No dobra, co, wniosłem sobie te szafki, no i teraz będę robił łazienkę. Mamy gotowy już telaż naszej łazienki. Bardzo prosto, bardzo łatwo poszło. Niestety tylko popełniłem jeden błąd. Zrobiłem dziurę tutaj. A powinna być tutaj, bo pod spodem jest wywiercona dziura, więc to będę musiał zakleić. No nic, głupi błąd, ale no życie. Bo tutaj chcę mieć... tu jest taka szersza część brodzika. Tam jest taka węższa, tu szersza. I tutaj będzie prowadnica meblowa i tu będą przesuwane drzwi. Więc no już nie będę robił kolejnej dziury, tam już jest jedna zrobiona, wystarczy. Na to przyjdą w kolejnych dniach panele. No i to będzie w zasadzie tyle łazienka. I tu jeszcze zrobiłem kanapę dla gości, po prostu albo też dla nas, jak będziemy sobie siedzieć. A pod spodem, pod tą kanapą będzie elektronika. Przetwornica, kontroler ładowania, akumulatory. Bo wcześniej w tym miejscu była elektronika. Tylko, że w szafce, a teraz to wszystko będzie w takiej ławie. W tym miejscu mniej więcej będzie stolik. Nie ten. Będziemy mieć chyba inny. Chociaż ten jest całkiem spoko. No i tutaj będzie ta część wypoczynkowa. Jeszcze tylko przykręcę daszek, który pomalowałem i który jest tutaj. To jest nasz stary wentylator. Nie wymieniamy wentylatora. Wentylator zostaje ten sam. Tylko go pomalowałem. Dałem podkład do plastików i farbę w sprayu, czarny mat. Za chwileczkę to przykręcę, bo będzie to wyglądać zdecydowanie lepiej niż ten wyblakły żółty. Kolejny dzień i dzisiaj się zaczynam od chwalenia. Chciałbym się pochwalić, że zrobiłem już całą ocieplenie. W zasadzie wszystko jest już zrobione, oklejone alufoksem. Miałem już gotowy alufoks wycięty z poprzedniego wana, przecież no z tego wana, ale przed paru miesięcy, więc wszystko sobie opisałem dokładnie, gdzie, w którym miejscu jest co, po której stronie, no i to po prostu zamontowałem, brzegi połączyłem
taśmą aluminiową, którą mi pożyczył nasz sąsiad Szymon. Pozdrawiam Szymon, dzięki za taśmę, bo mi się po prostu skończyła, a nie opłacało się jechać do sklepu i szukać nowej, dużej rolki, więc przykleiłem tą, którą mi Szymon pożyczył. No i dzisiaj będzie ambitnie, szybko. Plan jest taki, że zabuduję całe te ściany. Kupiłem wczoraj wieczorem 6-milimetrową sklejkę sosnową. Mam 6 płyt, chyba chyba za dużo zamówiłem, ale no przynajmniej mi nie braknie na pewno. I mam zamiar to dzisiaj wszystko po prostu wywalić w sklejce. Przyjdzie Kaśka i będzie malować. Do dzieła. Zastanawiam was, dlaczego nie wykorzystuję starej płyty. To muszę wam powiedzieć, że ona jest z taką bardzo grubą pilśnią podłogową, którą za komunę się używało jako podłogi, więc ona jest bardzo solidna, ale też bardzo ciężka. No i przez to, że też jest płyta taka pilśniowa, ona troszeczkę chłonie wilgoć, tak mam wrażenie, i trochę puchnie. Więc te ciężkie po prostu ściany zastępuje lżejszą sklejką. Dobra, ściany mam już ładnie wycięte. Co prawda już tutaj nikt nie ma, ponieważ zaniosłem je Kasi do malowania. A poszło bardzo sprytnie, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Więc to już mam za sobą. Teraz zamontowałem przed chwileczką brodzik. Kupiłem taki brodzik kamperowy. I on będzie po prostu spełniał funkcję brodzika po prostu prysznicowego. A on teraz sobie tam schnie, bo trochę silikonu tam wlałem, żeby nie przeciekało. A teraz zabieram się za profile aluminiowe i za ściany i będę budował łazienkę. Profile mamy z firmy Well, to są takie bardzo fajne aluminiowe profile. System montażowy po prostu tak łatwy, cyk, cyk, cyk i jest zrobiona łazienka. Mam zamiar to dzisiaj zrobić, jest 16:30. Szybciutko wam tylko powiem, jak będę robił. To są po prostu pozostałości, resztki po płytach Well. Tych plastikowych płytach do łazienki, które mieliśmy w Ducato rok temu robiłem. I zostawiłem sobie je na wszelki wypadek, na przyszłość i przydadzą się. Zamówiłem taką listwę łączącą i tą listwą łączącą połączę sobie po prostu dwie płyty, no i nie będę musiał kupować kolejnej, nowej, dużej. Domówiłem dwie całe metr na 2,5 metra, dwie takie duże płyty, z resztek zrobię jedną ścianę, no i będzie dobrze. Tak więc z koniec gadania, zabieram się do roboty. 17:22, miałem zrobić całą łazienkę, a na razie zrobiłem prawie nic. Bo jeszcze sobie przypomniałem o tym, że muszę zamontować takie listwy na dół do brodzika. No i musiałem je odpowiednio dociąć, żeby nie było jakichś specjalnie dużych szpar. Jeszcze one nie są zamontowane, nawet sobie tak sobie leżą. Ale to są takie fajne listwy, które sprawiają, że woda spod prysznica, z nadbrodzika nie przelewa się tam dalej za kafelki czy tam za te płyty. Więc pod spodem jest tutaj silikon, tu jest dużo w ogóle silikonu, no i to sobie po prostu ładnie siedzi i trzyma nam płyty. No i plus jeszcze parę rzeczy musiałem innych zrobić. No i godzina zniknęła, prawie półtorej godziny. Rozpoczyna się montaż tych płyt łazienkowych. Jest to bardzo łatwa robota, po prostu się używa kleju montażowego. No i wpuszcza się klej w szczelin aluminiowych profili, następnie się wkłada tam płytę, zakłada i to jest po prostu tip-top, szybciutko zrobione. Tu już mam ogarniętą jedną ścianę. To jest ta ściana, która była łączona takim łącznikiem. Normalnie te płyty mają taki bolec i nie trzeba używać tych łączników, ale ja po prostu te płyty w zeszłym roku, jak obcinałem, to nie pomyślałem o tym, żeby zostawić służeńską i męską końcówkę. I zostawiłem dwie takie same, dlatego też no, musiałem użyć tej listwy. No ale jedna ściana będzie łączona normalnie na kliku.